Mi jest strasznie, jak w horrorach. Wszedłem do restauracji, a tu cisza. Nikogo nie ma. A ja tylko chciałem zapłacić za prysznic i skorzystać się z prysznicu. Hello? Nikogo nie ma. To jest straszne. Puste, nikogo nie ma. Mamy prysznic za 3 euro. Jeszcze raz. Tam musi być kibel ze złota, bo jest zamknięte na 3 razy. Tak, to co tu mamy? Jest lekko brudne. Suszarka do włosów, krzesełko takie. Śmietniczka. Bateria, mydło, lustro, takie nie najczystsze. Słońce świeci ładnie. Papier toaletowy, patrzcie, to są Niemcy. To jest luksus. Ile papieru toaletowego? Kibel i taka kabina prysznicowa. No, może być. Bardzo ładnie. No i ogrzewanie jest, jest cieplutko tutaj. Trochę dziwnie było, bo na kasie zazwyczaj oni biorą 3 euro i klucze od ciężarówki. A teraz przed chwilą mi powiedziała 3 drei euro und paszport. Wziąłem mi paszport i paszportu nie miałem tutaj w plecaku. Dałem kartę pobytu i mam nadzieję, że ona mi to zwróci. Ja ogólnie to ja nie wiem, na ile to jest legalne brać paszport, bo paszport to jest rzecz osobista i ja mogę ten paszport tylko pokazać komuś, ale przekazywać nie mogę. Najważniejsze, żeby teraz skorzystać się z tego miłego urządzenia, umyć włosy, umyć całego Juriego i sobie spędzić weekend w czystości. Dzisiaj jest piątek, ja jeszcze mam około 200 km do przejechania. Dobrze, nie ma czasu, idę pod prysznic. Odzyskałem swoją radość z powrotem i z tego się cieszę, bo popatrzcie tylko, jaki przystojniak. Mi się wydaje, że gdyby zespół Beatles mieli dziecko, no to wyglądałoby to dziecko tak. Teraz muszę szybciutko palić autko i lecieć dalej, bo prawda życia kierowcy międzynarodówki jest taka, że czasami kierowca zostaje na noc, na weekend, nie tam, gdzie mu się chce, a tylko w miejscu, w którym jest to miejsce dla niego. Ja już wypatrzyłem sobie ładne miejsce, ale żeby tam dojechać... Dobrze, palimy auto. Пуш будет пушенях, пуш будет пушенях, холодно будет пухе. Mimo to, że pistolet do tankowania dobrze się trzyma w zbiorniku, go i tak lepiej trzymać ręką, bo jak tankowanie się kończy i ten fiksator wyskakuje, to pistolet może wyskoczyć z otworu zbiornika paliwa i może ochlapać ropą tą część samochodu oraz ubranie. Ja kiedyś tak byłem ochlapany i musiałem całą odzież, w której byłem ubrany wtedy, złożyć w schowku na zewnątrz auta takim, bo mi strasznie śmierdziało w kabinie. Już bardzo ciemno jest na dworze, ale to mi nie przeszkadza mieć dużą radość z tego,
że ja trafiłem na to miejsce, na które chciałem. To jest przestronny parking. O, cześć. Dzisiaj jest sobota, już się wyspałem, już pół dnia oglądałem filmiki na YouTubie, na Instagramie różne. Nie chciało mi się wstawać z łóżka nawet, ale postanowiłem, że dzisiaj wyjdę na dwór, pogoda jest przepiękna. Zamknę auto i pójdę na spacer do miasta. No cóż, sprawy już są porobione. Teraz wam trochę opowiem o miejscu, w którym się znajduję. Od tego ronda się zaczyna w tą stronę, miasto Edenkoben w Niemczech. A tutaj już nic nie ma, tylko lądówkę i pole. Miejsce jest fajne ze względu na to, że tutaj jest cichutko, spokojnie. Ale z drugiej strony, jeśli pójdę do tamtego ronda, to i przejdę przez jezdnię, to tam już jest sklep spożywczy. No i szybki dostęp do miasta jest. Oprócz tego, jeżeli się obrócimy, to tutaj możemy widzieć bardzo piękny widok. Tutaj mamy sklep spożywczy. Ogólnie w Niemczech no nie zauważyłem, że jest coś takiego, czego nie ma w Polsce. No, większość rzeczy są podobne, a wielu rozwiązań w Polsce według mnie, według mojej subiektywnej opinii są lepsze. Dużo rzeczy w Niemczech są bardzo jakościowe. Są wytrzymałe, chodzi o domy, chodniki, jezdnie, takie dobrze zrobione, jakościowe, ale dużo z tych rzeczy są stare, po prostu stare. Nie mogę tego wytłumaczyć. W Polsce mi dużo rzeczy wyglądają jakoś bardziej nowocześnie. Ale ja nie mówię o tym, jaki kraj jest lepszy, jaki jest gorszy, tylko mówię to co ja widzę, to co jestem w stanie zauważyć i wam powiedzieć. Patrzcie, policjant pojechał, a tutaj jeszcze jakiś facet pojechał. Dużo ludzi dzisiaj jeździ motorami, bo dzisiaj jest bardzo, bardzo ciepło i uwaga, zdejmuję czapkę. Będę szedł bez czapki, bo jest mi bardzo gorąco. Dzisiaj jest 20 luty, ale jest naprawdę gorąco. Jest taka wiosna i wiosna nie na początku, a taka, nie wiem, miesiąc kwiecień, wiecie? Tak się odczuwa. Zaraz jeszcze trochę się przejdę i będę kurtkę zdejmował. No i jak przez miasto przejdę, to tam na końcu już na golasa będę chodził. Jeśli długo nie będzie vlogu, to będzie oznaczało, że mnie tam złapali gdzieś, że na golasa chodziłem. Tutaj dopiero się zaczyna miasteczko, jakieś przedsiębiorstwo tutaj, fabryka, jakaś może produkcja. Zaraz zobaczycie, ile tutaj osób jeździ motorami. Nie wiem, czy ktoś zauważył, ale patrzcie, co jest. Idę bez maski, bez strachu, ulicami w Niemczech i mogę sobie oddychać świeżym, zakorzonym powietrzem. Byłem wczoraj mocno zaskoczony. Zdecydowałem się, że pójdę do sklepu. Kupię sobie coś na piąteczek, piątunio, jak to się mówi.
Przychodzę, już chwyciłem wózek, założyłem maskę, podchodzę pod drzwi, a drzwi są zamknięte, nie otwierają się. Ja patrzę, a sklep był otwarty tylko do 20. Możecie sobie wyobrazić, żeby w Polsce markety pracowali do godziny 20. I to przy piątku. Ja sobie nie mogę tego wyobrazić. Jestem przy markecie, idę do środka. Kiedyś miałem weekend w Niemczech też i rano poszedłem na spacer miastem i zauważyłem, że w jednym z marketów jest ogromna kolejka na zewnątrz, przed drzwiami. Ja tak sobie patrzę, co tam się dzieje w środku. Tam przy drzwiach wejściowych od razu jest taki osobny sklepik. Piekarnia, kawiarnia. Był zapach pieczywa świeżego, gorącego i kawy. No ja sobie kupiłem dwie takie rurki z serem i szpinakiem, bardzo fajne, chrupiące. No i kawę sobie kupiłem. I tam wszystko bardzo, bardzo tanio było, że ja się zmieściłem w 5 euro. I byłem bardzo zadowolony, bo ta cena, którą ja zapłaciłem, ona była mniejsza od tego zadowolenia, które otrzymałem. Też tak dzisiaj chciałem, ale kawę jest i bardzo tanio, 1 euro. Dla Niemiec to jest prawie za darmo, ale rurek takich nie było. No i tylko kawę sobie tam wziąłem. No cóż, ja sobie idę. Pole zmieniło się ogrodami. Tak wygląda, jak gdybym był za miastem nadal. Widzę tam wierzchołek. Idę tam. Jeden wierzchołek i jeszcze jeden. Tak, można się przygotować, zobaczyć w Google, jakie ciekawe miejsca są. Iść konkretnie do tych miejsc. Na tym podróż może się skończyć. Jak ja w internecie pooglądam, co tutaj jest, jak to wygląda, to jaki jest sens tam iść? Już bez sensu, bo i tak wszystko widziałeś. A jak przyjdziesz do tego miejsca i zobaczysz na własne oczy, to powiesz, a takie to przed chwilą widziałem w internecie. I na zdjęciu wyglądało o wiele lepiej. Dochodzimy do przeszkody. Tutaj renowacja domu trwa i wskazówkę mamy do przejścia na inną stronę ulicy. Ale tu jest wskazówka dla kobiety i jej córki. A ja co mam robić teraz? Co to za seksizm taki jest? Ale fura. Mustang 1900 jakiegoś tam roku. Chciałbym sobie i wam coś pokazać, coś takiego, czego nie ma w Polsce, że patrzcie, jak tu w Niemczech jest, albo patrzcie, fu, jak tu jest gorzej. Nic takiego nie mogę powiedzieć. Wszędzie są ładne miejsca, wszędzie jak jesteś pierwszy raz, coś widzisz pierwszy raz, to jest wow dla ciebie i to jest normalne. To jest dobre, tak ma być. Już się zabłądziłem lekko, bo teraz to ja już nie widzę wierzchołka tego kościoła jednego i drugiego. A gdzie są ludzie? Ludzie! Patrzcie, to ja rozumiem fura. Niemcy się znają na stylu. No ładnie, ładnie tu jest, jak w każdym malutkim miasteczku w Europie. W Polsce też są takie miasteczka, jak na poczcie. Pracowałem, woziłem paletki z towarem jako kurier. To sporo takich miejsc widziałem. To jest mała miejscowość i prawdopodobnie jak ktoś mnie zaraz z okna wypatrzy, to ja będę wyglądał dziwnie dla tej osoby, która mnie zauważy. I jutro już będą między sobą gadali. A widziałeś wczoraj jakiś maniak chodził tutaj z aparatem do okien podchodził. Co on chciał? Teraz nie będę spała w nocy. Bo nie wiadomo, czy jeszcze przyjdzie.
widzę ten kościół już bliżej. Nawet może być tak, że to nie jest kościół, tylko jakiś zamek albo pałac. Co tutaj się pisze? Ja nie rozumiem po niemiecku. Numer 99, no to ja rozumiem po niemiecku. A tego po niemiecku to ja nie rozumiem. Taki jest chodnik, patrzcie. Tu jest znak, tu są moje nogi i tutaj już krawężnik i już jezdnia jest. Bardzo wąsko. No i w Niemczech dużo zjawisk takich starodawnich, które były, kiedy mnie nie było. Winogrona można sobie zjeść, ale lepiej nie. Idę miliard kilometrów z pustym kubkiem i żadnej śmietniczki nie było, a teraz już znalazłem. Dziwnie na mnie ludzie patrzą. Mi się wydaje, że tutaj wszyscy wszystkich znają. Taki wzrok jak na obcego. Czują, że nie jest z naszych. Parę razy miałem się przywitać, tak na mnie patrzyli i mi się wydawało, że jeśli się nie przywitam, to od razu się włączy alarm, wyskoczą wojskowie, złapią mnie, a dalej już nie myślałem, ale tak sobie wyobrażałem, że tak może być. Pani na mnie patrzyła, ja powiedziałem guten tag, ja mówię guten tag, porządnie, a do mnie mówią alu. Co to znaczy alu? W marketach, na kasie to też do mnie mówią alu. Jakiś dzikus tutaj łazi z kamerą. Drogę przez cały czas pod górkę, mi jest gorąco. Ja już cały jestem coraz bliżej. Ale przez to, że siedzę większość czasu w kabinie, to dla mnie prawdziwe wyzwanie tutaj teraz się przejść. Halo, już doszedłem do zmiany nawierzchni. Tutaj już kostka się zaczęła. Do pierwszej wieży już doszedłem. Ale zwierzak niebezpieczny. Ta dziewczyna nie jest podobna do Niemców. Taka trochę jest ciemniejsza. I tutaj dużo imigrantów widzę. Ale wszyscy sobie coś tam spacerują z wózeczkami. Normalnie żyją tak wszyscy. Trochę posiedzę sobie na zimnym. Tutaj pomnik jest. Zaraz pokażę wam. Muszę tutaj wśród samochodów przejść, bo to jest od razu parking. Nie mogę sobie wyobrazić, żeby w Poznaniu na Starym Rynku tak sobie samochody stały. To jest pomnik Ludwik I. König von Bayern. A dalej coś. No nie rozumiem po niemiecku. Mam zamiar kiedyś tam nauczyć się chociażby podstawowych rzeczy, podstawowych słów po niemiecku, żeby umieć gadać, bo o wiele lepiej jest, jak jeździsz większość czasu po Niemczech, jak widzisz jakiś napis, żeby to przeczytać, zrozumieć. Szczególnie chodzi o jakichś tam wskazówkach na drodze, na autostradach. Jak są jakieś utrudnienia, patrzę tylko na te znaki, które są takie ogólne. Na przykład tak ten, to ja wiem, że to jest ustąp pierwszeństwa, a ten znak jest nakaz jazdy w prawo. Niedługo wszystko się skończy i będziemy wszędzie chodzić bez masek. Wszystko będzie dobrze. Jak w wielu zakładach. Coś udaje, że coś robi, ale jeśli tak popatrzymy, tu jest pusto, nic nie ma. To jest dziwne, patrzcie. Jedna ręka,
I druga ręka, patrzcie. I w każdym jakiś tam długopisik jest. Tutaj też jest jakaś ciekawostka. Nie mam pojęcia, do czego to służy, ale wygląda dość historycznie. W ulicach można często spotkać takie automaty, w których się kupują papierosy. Już doszedłem tam, gdzie chciałem i już wam pokazuję ten kościół. Jednak to jest kościół. Na terenie zabudowanym istnieją ograniczenia do 50 km na godzinę, ale czasami nawet do 30 km na godzinę. Taka sytuacja z chodnikiem, no tutaj bardzo mało miejsca jest. Jak jedzie samochód, to ja się boję, żeby on mnie nie potrącił. Patrzcie, jak to blisko. Nie da się tutaj spacerować i zasnąć podczas spaceru. Przez cały czas musisz mieć oczy otwarte i przygotowany na to, żeby odskoczyć na bok. Ale nie zawsze jest miejsce, gdzie odskoczyć. Doceniam każdą możliwość, żeby pospacerować, zobaczyć coś nowego, coś innego. Bo mózg człowieka jest tak ustawiony, że jak przez cały czas wszystko to samo, ciągle to samo, to przestaje się rozwijać, no i na takim poziomie domowym staje się taki nerwowy i już nic go nie cieszy. On po prostu jest taki, no taki zdenerwowany. Kupuje przez cały czas tam jeden ten sam produkt, a innej marki produkt nawet nie próbuje. Bo ten, który już spróbował, on jest dobry, już sprawdzony i on, nie wiem, się boje kupować co innego, żeby nie być rozczarowany. No i ja takie coś rozumiem, ale to jest pułapka mózgu, bo człowiek przez cały czas dąży do komfortu, stabilności, żeby wszystko było spokojnie. To jest pułapka. Jest takie powiedzenie, ostatnio usłyszałem go i mi bardzo się spodobało. Nie ma stabilności w życiu. Nie ma. Jedyna stabilność, która jest, to kiedy człowiek już umarł i wtedy on jest stabilny. I wtedy on nie choruje, bo martwe ciało nie choruje. No i wtedy wszystko stabilnie, wszystko tak jak on chciał. A życie to jest rzeka płynąca. Co chwili coś się zmienia. Musimy się dostosować do tego, co jest. I warto w życiu spróbować coś nowego, jakichś nowych rzeczy, coś zwiedzić, zobaczyć coś. Na przykład w Polsce dużo ludzi, dużo, ja widziałem na własne oczy, jak w tych agencjach turystycznych nawet kolejki są czasami. No teraz już nie tak, ale kiedyś dużo ludzi sobie kupują jakieś tam wycieczki na wakacje. No i co ludzie robią? Przyjeżdżają. O, byłem w Turcji. A gdzie ty byłeś? Co ty widziałeś? No, byłem w Turcji w hotelu, widziałem basen, bar widziałem. No, tyle. Nie, żeby tam gdzieś przyjechać, wziąć tam ze sobą wodę, tam parę euro, gdzieś wyjść na spacer. Nie, ludzie widzą tylko sklep, restauracja, bar, to co jest komfortowe. Patrzcie, jakie ładne auto jest. Przywitał się gość ze mną z tamtego auta Volkswagena. Aż mi się zachciało sobie kupić Volkswagena. Żartuję. A, o tym powiedzeniu. Nie powiedziałem, jakie powiedzenie słyszałem. Stabilizacja motylka to szpilka. I w tym jest wszystko. Przemyślałem swoje życie, że jestem leniwy. Nawet dzisiaj, już tam wiedząc o jakichś rzeczach, swoją kochaną pupeczkę było ciężko mi podnieść od rana. Ja wiedziałem, że dzisiaj idę do miasta. Jestem ciekaw... O, ale to jest...
ciasno. Coraz ciaśniej. Bardziej ciasno. Coraz bardziej ciasno, tak powiem. Patrzcie, tutaj na zawiasach kiedyś były takie drzwi na oknach, takie bramki, ale teraz nie ma. Takie stariutkie tutaj wszystko jest. Ładnie. O, tutaj są drzwi na zawiasach. Jeszcze zostały. Nawet ładnie wyglądają. Nie miałem ustawionego budzika. Sobie tak się wyspałem, że już zacząłem się kręcić w łóżku, bo już i tak mi już boli. I tak mi boli. Całe ciało mi mówi, Jura, podnieś się, ogarnij się, wyjdź na dwór, patrz, góry dookoła ciebie, ładne miasteczko, idź na spacer, co ty leżysz, stracasz swoje życie. Nie, leżakować, mówi mój umysł. W końcu się podniosłem. I się cieszę z tego. Tutaj jest czyste powietrze, mało aut. Powiedziałem, że mało aut i dużo aut się pojawiło z każdego skrzyżowania. Dla mnie był stres gdzieś wyjść z dzieckiem. O, jaki to jest stres. Pomyślałem sobie, trzeba z Emilką wyjść gdzieś na spacer. O, ale to trzeba ją nakarmić. O, ale blisko. Słuchajcie, naprawdę strach jest tutaj chodzić. Zaraz się okaże, że to w ogóle nie ma chodnika, ja tutaj sobie coś wymyśliłem. Przejścia dla pieszych nie ma, także idę na chama. Impreza się szykuje. Tak, gdzie tutaj się otwiera? Kolejne jakieś urządzenia, zaraz już wam pokażę. Nie wiem, czy tutaj wolno mi się znajdować, ale wam pokażę. Jakieś podwórko i tak, widzę, że tutaj ludzie mają albo mieli jakieś rośliny, ale mi się wydaje, że to jest urządzenie do czegoś innego. Było do czegoś innego, a teraz tutaj po prostu rosną rośliny. Naprawdę gorąco jest na ulicy, ale jak zdejmę kurtkę, to natychmiast mnie przewieje. Po prostu momentalnie. Ja tego nie chcę, dlatego będę nadal się męczyć. To trzeba nakarmić dziecko, to trzeba jakieś ubrania znaleźć. Co na tą pogodę trzeba ubrać, żeby Emilka nie zmarzła. A zaraz pójdziemy. Ona się zmęczy i nie zachce dalej iść. Zrobi się marudna. I jeszcze coś. I patrzcie, to się dzieje u mnie w głowie, a ja jeszcze z domu nie wyszedłem, ja jeszcze nawet paluszkiem nie ruszyłem. A u mnie w głowie już wszystko padło. Już cały plan pospacerować dzieckiem już padł. Stwierdziłem, że umysł człowieka nic dobrego nie daje. Ale nie walczę z myślami przychodzącymi do głowy, tylko po prostu staram się je ignorować. Jak mi się zachciało iść z dzieckiem na spacer, po prostu tymi rękoma wszystko robię, ubieram dziecko i idę. Albo jak mi się nie chce ubierać, to mówię do Oli: Ola, załóż ubranko Emilce, proszę. I Ola szybciutko to zrobi, a może nawet z nami pójdzie. I jest elegancko tego. Muszę znaleźć, gdzie tu jest jakaś rzeka może. Może jakieś jezioro. Iść popływać trochę, bo jest gorąco mi. Gorąco. Zima jest na dworze, ja cały rozebrany idę. Pamiętacie, jak mówiłem, że bardzo wąskie są chodniki? No teraz doszedłem do takiego miejsca, gdzie już kończy się dla mnie chodnik i dalej już nie ma przejścia. Nie ma. Nawet dłoń mi tam nie wyjdzie. No idę jezdnią. Słuchajcie, dotarło do mnie, co to za miasteczko i co tutaj się dzieje. Bo większość terenu
zajmują takie ogrody. Ja nie wiedziałem, co to jest, ale teraz przypuszczam, że to są winogrady. I winogrady są wszędzie. I teraz do mnie już dotarło. To prawdopodobnie jest urządzenie do wyciskania zawartości winogradu, soku tam, nie wiem, co tam jeszcze jest. No i właśnie to jest wino, które pochodzi z tej miejscowości. A ja spaceruję tylko 30 minut, a widzieliście, jak to poprawia? Poprawia pracę mózgu. No teraz to już wszystko wiem. I wy wszystko wiecie, ale prawdopodobnie jeszcze na początku filmiku wielu z was już wiedziało, o co chodzi z tymi urządzeniami i butelkami. Wow, jak tu przejść? Się boję strasznie. Ale tam z tyłu się zatrzymują, przepuszczają. Dziękuję, danke schön. Batman pojechał. Kolejny stary, stary płot. Ale bardziej pasujące słowo to będzie mur. Tutaj się otwiera piękny widok. Idziemy tam trochę nagrać. Wow. Czekamy. Trochę taki lekko narkomański filmik u mnie wychodzi. No co mogę zrobić, jak mam dobry humor? To jest zakaz wjazdu. Landwirtschaftlicher Verkehr frei. Danke schön. Nagrywałem tutaj dla was piękne widoki i ten pan ze swoją córeczką się zatrzymali, żeby nie popsuć mi ładnego filmu, ale oni wcale mi nie przeszkadzali. Ja wiem, jak powiedzieć, trzeba powiedzieć danke schön, a oni mi powiedzieli bitte schön. No i tak ja rozmawiam po niemiecku. Patrzcie, jaka na tej ulicy jest stara tablica. To możecie sobie wyobrazić, ile to miasto ma lat. Patrzcie, bardzo stara. Sobie ładnie spacerowałem i doszedłem do pięknych krzaków. I zaraz dla was przeskoczę na tamto. Patrzcie. I hop. Okazuje się, że tak można było przez cały czas. Jeszcze tak nie robiliście w swoim życiu? To polecam. Nie mogę uwierzyć, że jest 20 luty na dworze. Zieleń. Wszędzie zieleń. Wszystko zielone. Ludzie sobie motorami jeżdżą. Tutaj chodnik już dość szeroki. Nawet multiplą bym się przejechał. Jakieś jagody. Ale te jagody wyglądają na sztuczne. Za mocno są błyszczące, jak gdyby były polakierowane. Tego wam w Discovery Channel nie powiedzą. Tutaj prawdopodobnie się zakłada bateria. I można chlać po prostu ze ściany winko. No, mówię, że jest ładnie. Jest pięknie. Ale jakoś porównywać Polskę z Niemcami nie mogę. Stwierdzać, gdzie jest ładniej, gdzie jest lepiej, też nie mogę. Ceny w sklepach mniej więcej takie same. No może czuć drożej, może. Ale to niektóre artykuły. Dobrze, wszystkie artykuły albo w tej samej cenie w przeliczeniu na złote, albo drożej. Lekko, ale lekko.
nie ma tam dużej różnicy. Nie ma tak, że chleb w Polsce 2 zł kosztuje, a w Niemczech 10 zł. Nie. Te ceny, no i markety w większości tych samych firm, tych samych brandów, co w Polsce. W krzakach łopata sobie stoi. W Ukrainie taka łopata by tak nie stała w krzakach. Taka ładna, nowa. Już by ona tam nie stała, już by tam u kogoś w piwnicy leżała. Jakieś kamyki malutkie. Nie wiem, co to jest. No i to, o czym mówiłem, że w Polsce większość chodników to są zrobione bardziej z takiej płytki, z takich kostek, niż z takich. Bo to wygląda na to, że to tutaj się układało, nie wiem, 20 lat temu. No tak to wygląda. I nie będzie się zmieniało kolejne 20 lub 30 lat, może nawet więcej, nie wiem. To było dwa i teraz trzeci. Pojechał. W Polsce większość chodników, nawet w mniejszych miejscowościach, są wyłożone z kostki, która niedawno była produkowana. Taka bardziej nowoczesna, a tutaj taka stariutka jest. Głosujcie na mnie, będę tworzyła super kraj. Będę walczyła o wasze prawa. Będą podwyższone wypłaty. Podatek zmniejszymy, ale razem z tym będziecie większą emeryturę dostawali. Nie, ta kobieta tak nie mówi, to tylko ja tak mówię, ja tak żartuję. Bo wiadomo, że każdy kandydat na każdym stanowisku walczy o nasze prawa, żeby nam się żyło lepiej, były większe wypłaty i tak dalej, w każdym kraju. Nie, ja jeszcze nie widziałem polityków, które idą do władzy, żeby chapnąć, żeby ukraść. Nie, takich to ja nie widziałem. Ja widzę na razie tylko takich super, mega sprawiedliwych, dobrych, takich bardzo takich narodowych ludzi z narodu. Którzy kupują wszystkim samochody ładne, a sami jeżdżą trabantami i są zdania tylko, żeby naród lepiej żył. To tylko takich widzę. Mi znak podpowiada: Jurij, nie zatrzymuj się. Idź dalej. Na ciebie czeka jeszcze dużo nowego, dużo ładnego. Ale tutaj już kończy się nasze miasteczko i zaczynają się góry. No takie malutkie, ale góry. Bardzo ładnie to wygląda, ale dzisiaj już tam nie pójdę. Patrzcie, na zegarku już mamy 16:51. Tak, tak, zaraz pójdę do lasu, zrobi się ciemno za chwilę. I co, i zjedzą mnie wilki. Czy wy tego chcecie? Ja nie. Ja wracam do autka. Jeszcze raz się przejdę przez to miasteczko. Nowe dla mnie. I sobie pomalutku będę się kierował w kierunku samochodu. Kiedyś spacerowałem w niemieckim miasteczku, jakimś innym. Reiningen chyba się nazywa. Raczej to było nie samo miasteczko, takie centrum, gdzie ludzie mieszkają. Tylko gdzieś tam z boku park przemysłowy i ja sobie doszedłem do stacji paliw, a dalej już nie szedłem. Bo ja tak sobie idę, spaceruję, la 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 la, jak wszystko pięknie, jak wszystko dobrze, a to było jakieś owady. Doszedłem do tej stacji, przeszedłem ją, ja patrzę do przodu, a tam strach.
Tam nic nie widać. Ja takiej ciemności jeszcze nie widziałem w życiu. W ogóle nic nie widać. Niebo było zaciągnięte chmurami. Nie było nawet gwiazd widać. Ja patrzę, a tam lądówka, jakieś pole się zaczyna i nic. I mi tak strasznie się zrobiło. Ja sobie zawróciłem i tak ze spokojem pobiegłem do auta. Coś mi w środku podpowiadało: Jura, Jura, przestań. Przestań wariować, wracaj do auta. W aucie masz światło, w aucie masz ciepło. A biorąc pod uwagę, że to był park przemysłowy, to tam nikogo nie było. A stacja paliwowa, do której doszedłem, była zamknięta, bo przez tą sytuację, tak, którą zrobili już trendem w całym świecie i trzymają się za ten trend i nie chcą go odpuścić, że niby już lepiej jest, niby już tam wakcyna się pojawiła i musimy już wszyscy być szczęśliwi, ale trzymają ten trend i nie chcą puścić. I przez tą całą sytuację na świecie stacja działała do 18:00. Wy sobie możecie wyobrazić, że jakiś market może przy piątku działać do godziny 20:00, a stacja paliwowa, większość z których w całym świecie pracują całodobowo, działa tylko do godziny 18:00. I tam się pisze zgodnie z i tak dalej. Nikogo nie ma, skończyło się światło i ja sobie na końcu tego wszystkiego stoję. Patrzę, a tam jest ciemno i nic nie widać. Żadnej latarni, żadnej gwiazdy, żadnego księżyca. No cóż, dziękuję za obejrzenie wszyscy. Trzymajcie się cieplutko. Na razie. Pa!